To Fredka. Cześć wszystkim, z tej strony Fredka i witam Was na swoim kanale. Chciałabym na początku Wam coś opowiedzieć o sobie. Pochodzę z Białegostoku i na co dzień pracuję na bloku operacyjnym. Aktualnie przyjmuję porody. Fanpage'a założyłam jakieś 2 lata temu, jak tylko kupiłam E3-4. Chciałam udowodnić wszystkim mężczyznom, że kobieta też potrafi działać coś w kwestii motoryzacji, a nie tylko ładnie wyglądać przy samochodzie. Chwileczkę! Oczywiście wszystko jest przy pomocy moich przyjaciół, ponieważ sama wiem nie za wiele, ale moi znajomi, przyjaciele i inne osoby, które pojawiają się w moim życiu związane z motoryzacją, bardzo dużo mi tłumaczą i pomagają w tej kwestii. Ten demon prędkości gwiazdą stanie się, ale teraz się uczy, niechaj każdy to wie. A pomysł na vloga wziął się, tam siedzi taki pan, który to nagrywa. Tak, pomachaj ładnie do kamerki, dziękuję. Rzucił pomysł stworzenia vloga o motoryzacji, o tym, co robię, czym się zajmuję, skąd się wzięła E34, E30, o mojej pasji do motoryzacji i do driftu. Co będzie wrzucane na fanpage'a i na vloga. Na pewno będą wrzucane filmiki z moich pierwszych postępów w drifcie, bo jeżeli śledzicie fanpage'a, to wiecie, że kupiłam E30. No ale niestety siła marzeń wzięła górę i chcę bardzo mocno wyjechać na tor i spróbować, jak mi będzie szło i czy w ogóle to ma sens. Co będzie robione przy E30? Zdjęcia i filmiki z zawodów, z różnego rodzaju treningów, wyjazdów, spotów. Nie tylko w Białymstoku, ale także w Warszawie i w innych miastach. Wybieram się na majówkę do Torunia, więc na pewno tam pierwsza runda Drift Open, w której mój bardzo dobry kolega bierze udział. Pozdrawiam Cię, Maksiu. W kolejnym odcinku postaram się Wam przybliżyć pierwsze auto, jakie miałam, a raczej pokrótce opowiedzieć, bo nie za bardzo jest się czym chwalić, i przedstawić Wam E34 i E30, jakie mam w stosunku do nich plany i co zamierzam w nich zrobić. Jestem ciekawa, jakie były Wasze pierwsze autka, jakimi jeździcie teraz, o jakich marzycie. Piszcie w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie mój kanał. A tutaj zaraz pojawi się link do mojego Facebooka, Instagrama i Snapchata. Pozdrawiam Was i całuję. Do zobaczenia za tydzień.